Tegoroczny bieg o lampkę górniczą to nie tylko sportowa rywalizacja i walka o jak najlepszy czas. To także szereg akcji charytatywnych organizowanych przez wolontariuszy z KGHM. Tradycyjnie rejestrowano potencjalnych dawców szpiku. Bardzo dużo pracy, jest ogromne zainteresowanie, ale bardzo się z tego cieszymy, dlatego że im więcej potencjalnych dawców szpiku, tym większa szansa na to, że chorzy ludzie będą mieli jakąś pomoc. Jestem wolontariuszką drużyny szpiku, rejestrujemy potencjalnych dawców i bardzo nas cieszy, że jest tak wysoka frekwencja, że tyle osób się zgłosiło, przyszło, dowiedziało, zarejestrowało. Na tę chwilę drużyna czekała z niecierpliwością. Podczas tegorocznej lampki wolontariusze zarejestrowali 600 potencjalnego dawcę szpiku. To ogromny sukces pracowników KGHM zaangażowanych w ten projekt. Myślę, że chęć pomocy dla mnie, nie mam nic do stracenia. A mogłabym komuś podarować największy dar, jakim jest życie, jeżeli byłaby taka szansa. W tym dniu drużyna nie tylko rejestrowała potencjalnych dawców, zorganizowała również sprzedaż cegiełek na cel charytatywny. Dziś sprzedajemy cegiełki na rzecz podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci w Jaszkotlu. Tutaj Fundacja KGHM Polska Miedź ufundowała rower górski, dzięki czemu każdy numerek, który znajduje się na cegiełce, może wziąć udział właśnie w tym losowaniu i może pomóc przez to właśnie naszym podopiecznym, niepełnosprawnym dzieciom, które mieszkają w Jaszkotlu. Sprzedaż cegiełek zakończyła się pełnym sukcesem. Podczas losowania roweru nie zabrakło bardzo miłego gestu. Ja bardzo się cieszę, że gdzieś udało mi się zakupić tą cegiełkę, że mogę pomóc ośrodkowi w Jaszkotli, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że ja myślę, że ten rower przyda się ośrodkowi. W tym dniu zbierano także nakrętki dla chorego Jasia Walosa. Wkrótce kolejna akcja drużyny szpiku zorganizowana wspólnie z wolontariuszami z firmy Sitech. Wspólnie z drużyną szpiku KGHM będziemy organizować 16 listopada akcję dla Kamila. Chłopiec choruje od roku na białaczkę. Rok temu, dokładnie 1 listopada, przeszedł przeszczep. W tym momencie oczekuje na drugi przeszczep. Drużyna szpiku zaprasza wszystkich chętnych wolontariuszy do współpracy. Zaplanowanych jest wiele ciekawych przedsięwzięć. Szczegółowe informacje można uzyskać u Bogdana Godlewskiego pod telefonem 76 74 78 156. Adres e-mail b.godlewski@kghm.pl.